Drużynowy Puchar Świata za nami, a więc czas najwyższy powrócić do ligowej rzeczywistości. Już w najbliższy weekend ostatnia kolejka rundy zasadniczej w Ekstralidze i Pierwszej Lidze. Druga liga idzie własnym szlakiem, co nie znaczy, że zabraknie w niej emocji. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co nas czeka w najbliższych dniach. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy Was poprosić o małe wsparcie. Przed sezonem założyliśmy sobie, że dobijemy do 5000 subskrypcji. Jeżeli chcecie pomóc nam w zrealizowaniu tego celu, zachęcamy gorąco do kliknięcia przycisku subskrybuj. Zaczynamy! Ekstraliga. Stal Gorzów, Apator Toruń to pierwszy mecz, który dane nam będzie obejrzeć już w piątek. Drużyna Stali jest już pewna starcia z Włókniarzem Częstochowa w pierwszej rundzie play-off, ale jeśli chce jechać rewanż u siebie, musi co najmniej zremisować mecz z toruńskimi Aniołami. Z drugiej strony Apator, jeżeli nie chce spaść na szóste miejsce, co sprowadziłoby na ich drogę Sparty Wrocław, musi zdobyć co najmniej 44 punkty, co oznaczałoby punkt bonusowy. Czy Patryk Dudek zanotuje kolejne dobre zawody? Czy Stal po raz kolejny pokaże, że jest dużo silniejsza niż można było zakładać przed sezonem? Czy Apator jest w stanie uratować tegoroczne rozgrywki? Start tego meczu o godzinie 18. Włókniarz Częstochowa, GKM Grudziądz. Mecz, w którym faworyt jest zdecydowany, choć Lwy po kilku kolejnych słabszych występach na pewno mają dużo do udowodnienia. Za to GKM, jeżeli chce się jeszcze liczyć w walce o play-offy, musi pokonać rywali, a później liczyć na pozytywne dla nich rozstrzygnięcia w Krośnie. Czy jednak GKM jest w stanie odnieść wyjazdowe zwycięstwo? Czy Włókniarz odbije się po kilku słabszych występach i wróci na zwycięską ścieżkę tuż przed fazą play-off? Początek meczu w piątek o godzinie 20:30. Wilki Krosno, Unia Leszno. Pożegnanie Wilków Krosno z Ekstraligą. Po sezonie pełnym wzlotów i upadków kończy się ekstraligowa historia klubu z Podkarpacia. Na jak długo, tego nie wiadomo, ale przyszły sezon na pewno spędzą na zapleczu ligi. Miejmy nadzieję, że krośnieński tor, o którym niedawno znów zrobiło się głośno, zostanie doprowadzony do takiego stanu, żeby zawody te mogły odbyć się bez żadnych przeszkód. Unia Leszno w dniu meczu może już znać rozstrzygnięcia, jeżeli chodzi o awans do fazy play-off, ale jeżeli GKM wygrałby w Częstochowie, Unia będzie potrzebowała punktu bonusowego w Krośnie. Jednocześnie przy zwycięstwie Unia ma jeszcze szansę zakończyć rundę zasadniczą na miejscu piątym. Żeby tak się stało, Apator musi przegrać ze Stalą Gorzów zarówno mecz, jak i dwumecz, czyli w konsekwencji nie dopisać sobie do tabeli żadnego punktu. Który z tych scenariuszy wydaje się najbardziej prawdopodobny? Czy Wilki są w stanie wygrać na pożegnanie z ligą? I czy Unia po powrocie kontuzjowanych zawodników nadal będzie niepokonana? Start meczu w niedzielę o 16:30. Sparta Wrocław, Motor Lublin. Mecz głównych faworytów do jazdy w finale ligi. Zapowiadający się w związku z tym fantastycznie. Obie drużyny nie walczą już o nic, jeżeli chodzi o rundę zasadniczą. Sparta skończy ją na miejscu pierwszym, a Motor na drugim. Pojedynek jednak na pewno będzie bardzo prestiżowy, a zwycięstwo z najgroźniejszym rywalem na pewno może dać pozytywnego kopa przed kluczową fazą sezonu. Warto dodać, że obie drużyny podejdą do tego meczu osłabione. U Spartan zabraknie Piotra Pawlickiego, za to lubelskie koziołki będą musiały sobie radzić bez Jacka Holdera. Dużo szans zatem otrzymają dwaj najlepsi młodzieżowcy ligi, czyli Bartłomiej Kowalski i Mateusz Cierniak. Który z nich lepiej załata dziurę po seniorze? Kto zyska psychologiczną przewagę przed fazą play-off? Początek meczu w niedzielę o 19:15. Pierwsza liga. W pierwszej lidze wszystkie mecze odbędą się w tym samym czasie, mianowicie w niedzielę o godzinie 14:00. Najciekawiej zapowiadającym się starciem wydaje się być pojedynek Orła Łódź z Polonią Bydgoszcz. Polonia raczej jest pogodzona z tym, że w ćwierćfinale czeka ich starcie z Rowem Rybnik. Nawet przy wygranej musieliby liczyć na potknięcie ekipy Ostrowskiej w meczu domowym, co jest mało prawdopodobne. Za to Orzeł, uwikłany w walkę z PSZ Poznań o utrzymanie w lidze, jeżeli nie chce się oglądać na wynik meczu w Landshut, musi ten mecz wygrać. Czy Orzeł da radę uratować ligowy byt? Czy Polonia wreszcie uwolni swój potencjał? Do wspomnianego już meczu w Landshut ta właśnie ekipa podejmie na swoim torze ekipę poznańskich Skorpionów. Devils są blisko udziału w fazie play-off, ale przy niesprzyjających okolicznościach nadal mogliby zająć siódme miejsce, więc na pewno nie mogą sobie tego meczu odpuścić. Z drugiej strony mamy jednak ekipę poznańską, dla której ten mecz to ostatnia szansa na przeskoczenie kogokolwiek w ligowej tabeli. Skorpiony potrzebują wyjazdowego zwycięstwa i daru od losu w postaci porażki Orła Łódź. Brzmi mało realnie, ale to przecież żużel. Czy PSZ w ostatniej chwili ucieknie spod topora? A może Landshut po raz kolejny udowodni, że problemy z początku sezonu już są dawno za nimi?
W Ostrowie dojdzie do starcia miejscowej Ostrowic z Wybrzeżem Gdańsk. Z kolei w Zielonej Górze Falubas podejmie ekipę Rowu Rybnik. Oba mecze wydają się mieć zdecydowanych faworytów w postaci gospodarzy. Ostrów w przypadku zwycięstwa ma szansę zapewnić sobie drugą pozycję, co pozwoliłoby im mierzyć się z teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale. Wybrzeże jednak również potrzebuje punktów, by w ogóle się w fazie play-off znaleźć. Utrata wszystkich punktów przy jednoczesnym wyrwaniu punktu bonusowego przez Orła Łódź nadal mogłaby gdańszczan z tego miejsca pozbawić. W Zielonej Górze zapowiada się dużo spokojniejsze popołudnie. Falubas ma już zagwarantowane pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej, za to Rof Rybnik, żeby przeskoczyć na drugie miejsce, musiałby wygrać z Motomyszami i jednocześnie liczyć na potknięcie zarówno Ostrowi, jak i Polonii Bydgoszcz. Wydaje się, że rekinom ciężko będzie uniknąć starcia z którąś z tych dwóch drużyn w pierwszej rundzie playoffów. Druga liga. W drugiej lidze weekend, który zapowiada nam się jako dominacja gospodarzy. W tym gronie znajdują się bowiem trzy najmocniejsze drużyny ligi, typowane przed sezonem do walki o awans. W sobotę będziemy mieli możliwość śledzić zawody w Rzeszowie, gdzie miejscowa Stal podejmie kolejarza Rawicz. Kolejarza, który już zapowiedział, że do końca sezonu zapominają o ambicjach sportowych, a skupiają się tylko i wyłącznie na oszczędnościach. Cóż... Nawet w pełnym składzie faworytem by na pewno nie byli, co sprawia, że kibice przy Hetmańskiej mogą spodziewać się bardzo jednostronnego widowiska. Dla Stali jawi się to jako mecz do odjechania i zainkasowania trzech punktów. W niedzielę czekają nas kolejne dwa spotkania. Kolejarz Opole podejmie u siebie Polonię Piła. Polonię, która teoretycznie ma jeszcze szansę na play-offy, ale praktycznie patrząc na ich terminarz i ostatnią, jakże istotną w tym kontekście, porażkę z Unią Tarnów, szanse te są bardzo znikome. Kolejarz staje za to przed świetną okazją na dopisanie sobie kolejnych trzech punktów do ligowej tabeli, co pozwoliłoby im na utrzymanie się w walce o pierwsze miejsce po rundzie zasadniczej. Start tego meczu w niedzielę o godzinie 17. Również w niedzielę odbędzie się spotkanie w Gnieźnie, gdzie miejscowy Start podejmie ekipę Lokomotivu Daugavpils. Rozpędzający się z meczu na mecz gospodarze, którzy wreszcie mogą korzystać ze wszystkich swoich zawodników, wydają się być faworytem tego starcia, ale należy pamiętać, że ekipa trenera Kokina potrafi płatać figle. Łotewska młodzież wspomagana kilkoma bardziej doświadczonymi zawodnikami to mieszanka, która z niejedną drużyną już sobie poradziła. Czy jednak domowe harce przełożą się na mecz wyjazdowy? A może to Start udowodni, że nie przypadkiem zaliczany był do grona zespołów mających bić się o awans do wyższej ligi? Start meczu o godzinie 17. A wy? Na jakie mecze czekacie najbardziej? Będziecie dopingować ze swoich stadionów? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i naszej akcji dobijania do 5000. Wpadajcie na nasze live z meczów ekstraligowych. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.